Miło mi powitać Was w kolejnym odcinku Nietypowych Świąt. Dziś temat mocno kobiecy, ale tak samo dotyczący mężczyzn. 7 listopada przypada Światowy Dzień Feministek. Jeśli któregoś z Panów temat ten nie interesuje, zachęcam do celebrowania innego wydarzenia, bowiem dziś przypada również bardzo cielesne święto – Dzień Kotleta Schabowego. Feminizmów było i jest wiele. Radykalny, liberalny, postmodernistyczny, marksistowski, akademicki. Początków feminizmu doszukiwać możemy się już w wieku XVIII. Stanowił on wówczas ruch społeczno-polityczny, który dążył do zrównania praw kobiet i mężczyzn w pracy i edukacji. Pierwsza fala feminizmu trwała mniej więcej od 1890 do 1920 roku. Wówczas o prawa kobiet walczyły amerykańskie i angielskie sufrażystki. Ich wysiłki przyniosły bardzo pozytywny efekt, bowiem kobiety uzyskały dzięki temu prawa wyborcze. W Polsce stało się to w 1918 roku. Druga fala feminizmu przypada na lata 60. i 70. XX wieku. Kobiety domagały się w ten czas równouprawnienia na rynku pracy, wolności seksualnej czy prawa do aborcji, a macierzyństwo i małżeństwo traktowały jako zniewolenie. Najsłynniejszą działaczką tego okresu okrzyknięta została Simone de Beauvoir, autorka Drugiej płci, książki będącej gruntowną analizą kobiecości i fundamentem dyskursu feministycznego. Trzecia zaś fala nastąpiła w latach 80. ubiegłego stulecia i narasta po dziś dzień. Ustalmy jedną rzecz. Każda feministka jest kobietą, ale nie każda kobieta jest feministką. Dzisiejsze feministki zajmują się sprawami takimi jak równe traktowanie, obecność kobiet we wszystkich obszarach życia oraz ich samostanowienie. Walka z męską dominacją językową, walka o równe traktowanie związków hetero i homoseksualnych. Feministki walczą również o dostęp do bezpłatnych środków antykoncepcyjnych. Ostatnimi laty walczą również o prawo do aborcji. Temat ten bez wątpienia jest bardzo trudny, ale jeśli już mowa o prawach kobiet, to nienarodzone dzieci to również i dziewczynki. O prawach tych malutkich kobietek już feministki nie walczą? Kobieta jest kobietą, bez względu na to, czy jest dojrzała, czy też jeszcze w brzuchu mamy. Strażniczki praw kobiet są bez wątpienia potrzebne, ale we wszystkim warto zachować umiar i równowagę. Nikt nie lubi, gdy dyktuje mu się warunki, wyznacza granice i ramy naszej wolności. Każdy chce być traktowany z równością i należnym mu szacunkiem. Kobieta jest kobietą, a mężczyzna mężczyzną. Stanowimy dwie odrębne, inaczej skonstruowane płcie, które mają za zadanie się uzupełniać, a nie dorównywać jedno drugiemu. Celem kobiety nie powinno być upodobnianie się do mężczyzny, ale życie zgodnie z własną naturą i realizacja samej siebie. Drodzy mężczyźni, weźcie sobie do serca jedną ważną rzecz. Każdej kobiecie należy się bezwzględny szacunek. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Nietypowych Świąt.